15 sierpnia wspominamy świętą Teklę Skitzingen. Od końca VI wieku z polecenia papieża Grzegorza Wielkiego mnisi benedyktyńscy ewangelizowali pogańskich wtedy jeszcze anglosasów. Misję ewangelizacyjną zaczynali zazwyczaj od nawracania tamtejszych władców. Ci po nawróceniu pomagali w zakładaniu klasztorów. Były to bardzo prężne ośrodki życia religijnego i kulturalnego. Przy klasztorach funkcjonowały dobrze prowadzone szkoły. Zakon benedyktyński w VII i VIII wieku bardzo intensywnie rozwinął się na wyspach. Mnisi podejmowali ewangelizację na terenach Europy, m.in. dzisiejszych Niemiec. Jednym z wielkich, wybitnych benedyktynów tam ewangelizujących był święty Bonifacy. Cechą charakterystyczną jego misji było łączenie nowo zakładanych stolic biskupich z klasztorami benedyktyńskimi, które stanowiły ośrodki chrystianizacji. W VIII wieku na terenie Germanii powstało około 60 opactw, czyli dużych klasztorów. Zapraszał do nich mnichów m.in. z Anglii. Często byli to jego przyjaciele, którzy przekazywali charyzmat benedyktyński w nowo powstałych klasztorach. W VII wieku w Anglii swój rozkwit przeżywały także klasztory sióstr benedyktynek. Współpracowały one z klasztorami męskimi. Siostry oddawały się modlitwie, zwłaszcza liturgicznej, studiowały Pismo Święte oraz podejmowały prace ręczne. Przy każdym klasztorze były szkoły dla dziewcząt. Często absolwentki wstępowały do zakonu. Siostry, odpowiadając na znaki czasu, brały udział w misji ewangelizacyjnej prowadzonej przez benedyktynów. Święta Tekla urodziła się w południowej Anglii pod koniec VII lub na początku VIII wieku. Była spokrewniona ze świętą Liobą i świętym Bonifacym. Wcześniej wstąpiła do klasztoru Wimborne w hrabstwie Dosert. Był to jeden z pierwszych klasztorów benedyktyńskich. Z życiem zakonnym zapoznała ją święta Teta. W 748 roku na zaproszenie świętego Benedykta razem z 29 siostrami benedyktynkami pojechała do Niemiec, aby pomagać świętemu Bonifacemu w ewangelizowaniu tych ziem. Początkowo przebywała w klasztorze w Tauberbischofsheim. Później, po 750 roku, została mianowana następczynią ksieni Adelaidy w klasztorach Kitzingen i Ochsenfurt. Pod jej opieką klasztory i znakomite szkoły dla panien przeżywały swój rozkwit. W klasztorach formowały się miejscowe mniszki, które później były opatkami, czyli przełożonymi w nowo powstałych klasztorach. Siostry zajmowały się przepisywaniem i ozdabianiem rękopisów, prowadziły szkoły, opiekowały się chorymi, wspomagały ubogich. Święty Bonifacy, sprowadzając do Niemiec benedyktynki anglosaskie, prawdopodobnie chciał, by w nowo powstałych klasztorach dawały przykład wiernego realizowania charyzmatu benedyktyńskiego. Ten charyzmat wprowadzał do istniejących już klasztorów, tak aby siostry ewangelizowały miejscową ludność przez przykład swojego życia oraz wychowanie dzieci wprowadzonych przez siebie szkołach przyklasztornych. Bonifacy jest jednym z pierwszych ewangelizatorów w Kościele, który zaprosił do współpracy kobiety. Święta Tekla zmarła w opinii świętości 15 października 790 roku w Kitzingen i tam została pochowana. Jej doroczne liturgiczne wspomnienie przypada w dniu jej śmierci. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Tekli. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.